Scena lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie zaprasza do Teatru Wyobraźni. Tak czasem bywa. Scenariusz i reżyseria Dorota Anna Dąbek. Muzyka i realizacja dźwięku Bogdan Edmund Szczepański. Oprawa graficzna Agnieszka Szczepańska. Występują Anna Madej, Maciej Dużyński, Tomasz Mamy, Marek Tynda. Odcinek specjalny, opowieść starego. No, chłopaki, lądujemy. Za chwilę się uduszę. Ja też ledwo oddycham. Pięknie iść, szukaj miejsca na nowy dom. Wam to przynajmniej ciepło. Łatwo powiedzieć, ląduj. Mam rozerwany bok. Czuję. O, chodź. No, tym razem to nie kurz. Przestań udawać ptaka. Siadaj gdzieś na tyłku. No, pardon, na zadku. Nie jestem samolotem. Co się dzieje? Chyba za dosłownie potraktował twoje prośby. Ratunku! Spadamy! Tym razem to już koniec! Tylko nie do wody, bo się potopimy. Ani na pustynię, bo podzielimy los i kara. Widzę beton! Zaraz walniemy o ziemię! Wymięty. Nabieramy powietrze, to zamortyzuje upadek. Co ty gadasz? Jak pełni powietrza przywalimy w glebę, to wybuch murowany. Zostaną z nas tylko strzępy. To co robić? Piękniś! Ciągnij w górę! Jak coś upatrzysz bezpiecznego, pikuj! Znaczy, delikatnie opadaj. Jest! Widzę ogromną poduszkę. Co on breci? To prawda, ja też widzę. A coś ty, jasnowidz? Nie, ty kompletnie ogłuchłeś. Przecież mówił, że ma pęknięty bok. Przez szparę mogę coś tam zobaczyć. Dobra, nie denerwuj się. Ja tylko nie rozumiem, jaką poduszkę. Przecież nam się to nie śni. To się dzieje naprawdę. Taką, co amortyzuje upadek z wysokości. Pamiętasz, jak wybuchł u nas w budynku pożar? Na ostatnim piętrze zostali uwięzieni ludzie i straż pożarna rozłożyła taką wielką poduchę, by mogli bezpiecznie się ewakuować. To ma taką specjalną nazwę. No, nie pamiętam. A, bo ja mieszkałem wtedy na górze, jeszcze się nie znaliśmy. Pożar bym pamiętał. Jak wiesz, mam złe doświadczenia z ogniem. Może mnie nie było jeszcze w piwnicy. Piękniś, pamiętasz płomienie? Oczywiście, że pamiętam. Ona była taka piękna. Co on brydzi? Mówi o płomieniach miłości. No wiem, to jest skokochron. Dobra, piękniś, próbuj wylądować w centrum. Inaczej zrobimy sobie krzywdę. Wow! To było niezłe, stary. No, właśnie o tym mówiłem. To miało być bezpieczne lądowanie. A propos stary, myślicie, że ocalał? No, przecież nie opowiedział nam swojej historii. Swoją drogą, czy zastanawialiście się, co stary robił w swoim życiu? Jakie tajemnice przechowywał w swoim wnętrzu? No, był inny niż my. Taki surowy, z lekkim połyskiem. I miał charakterystyczny zapach. Z czymś mi się zawsze kojarzył. No, ale nie mogłem wpaść na to, co mi to przypomina. A pamiętacie, jak zasypialiśmy, a on myśląc, że nie widzimy, przykrywał nas chroniąc przed zimnem i robalami? Równy był z niego gość. Robale zaplątywały ohydne odnóża w jego dziurkowane ciało i nie mogły się poruszać. Dlatego też omijały go z daleka. I skubany, odporny był na zmiany temperatury. A ja wiem, co to był za zapach. Kawa. Moja pani w każdy niedzielny poranek przyrządzała filiżankę tego napoju bogów i zjadała francuski rogalik, mówiąc, że to jedyna rozpusta, na jaką sobie obecnie może pozwolić. Być może to był ten zapach. A w naszej restauracji parzono najlepsze włoskie espresso w całym mieście. Tak uważali nasi klienci. Kawę dostarczała nam maleńka rodzinna palarnia, która mieściła się w zaułku naszej ulicy. Kiedy wypalono ziarno, zapach roznosił się po całej okolicy. Pod palarnię podjeżdżał konny wóz i przywoził worki podobne do naszego starego, wypełnione zielonymi ziarnami kawy. Jak to z zielonymi? Skąd to wiesz? Widziałem nie raz, jak odbywa się opróżnianie worka z jego zawartości. Bierze się ostry nóż i paroma cięciami rozpruwa się delikwenta, wysypując drogocenne ziarno. Może stary rzeczywiście był workiem transportującym kawę? Miał taką szramę na środku brzucha i parę innych blizn. Mówił też z dziwnym akcentem, co może świadczyć o tym, że przyjechał tu z daleka, z zagranicy. Racja! Gadkę czasem miał taką...
portową. Czasem naszym metrem jeździli marynarze. Zabawni kolesie. Chodzili na rozstawionych nogach, jakby łapali równowagę. No to znaczyłoby, że przypłynął do nas statkiem, ale to nie może być. Pamiętacie, jak zieleniał, gdy słyszał przelewającą się wodę w rurach naszej piwnicy? Z pewnością miał chorobę morską, zatem nie mógł przypłynąć tą drogą. Może jednak przypłynął, tylko miał złe wspomnienia. Ciemnia ładowni, ciężar kawy w brzuchu, kołysanie, podczas którego ziarenka, przesuwając się i rozpychając, drażniły jego skórę. Koniec tych gadek. Musimy znaleźć jakieś schronienie, bo inaczej znowu czeka nas tłoczka. A właściwie to gdzie my jesteśmy? Według mnie to stare lotnisko. Widzicie hangary? Tam zmierzamy. Tam będzie bezpiecznie, a przynajmniej sucho. Wspaniale. Niesamowite. Co to? Mural. Sztuka dla każdego. Myślicie, że tu mieszka jakiś artysta? Może. Nie wiem, czy to dobry pomysł, by zamieszkać razem z nim. A to niby dlaczego? Jak patrzę na ten mural, to odnoszę wrażenie, że autor jest bardzo zaangażowanym obrońcą przyrody. Jak nas znajdzie, będzie chciał recyklingować. Znaczy przerobić na coś innego? To ja stanowczo nie. Daj spokój, da nam nowe życie. Nowe życie to jest jak ktoś cię naprawi, wyczyści, odkurzy, krótko mówiąc odpicuje. Będziesz wyglądał, jakbyś przed chwilą zszedł z taśmy fabrycznej. On ma rację, na wszelki wypadek bądźmy ostrożni. Fajny klimacik. O, tu jest niesamowicie. Spójrzcie, kolekcja starych drewnianych zabawek. Coś mi świta w głowie. Na kominku u nas w salonie stała fotografia. Była na niej roześmiana, beztroska dziewczynka, do wysokości bioder zanurzona w worku. W worku przypominającym starego. No po co? To kiedyś była taka bardzo popularna zabawa dziecięca. Skakanie w worku. Polegająca na tym, że uczestnicy zakładali na nogi worki, które sięgały im prawie do pasa. W takim worku, trzymając za górne rogi, musieli na wyścigi doskakać do mety. Jak wspomnę, to rzeczywiście, stary miał ślady małych, tłustych łapek. Był raczej gburowaty. Nigdy się nie uśmiechał, chociaż miał cechy opiekuńcze. Nie podejrzewam go jednak o to, by dostarczał ludziom rozrywki. No to skąd te ślady? Mógł służyć jako worek na węgiel. Wtedy o zabrudzenie nie trudno. Nie mówiłeś o dziecięcych śladach? Gdy z Olbrzymem zimą przystawaliśmy przy piecyku, był tam taki mały urwis, który dorzucał węgiel do kozy. Może jakiś dzieciak też ciężko pracował i przyjaźnił się ze starym. Co teraz? No, przerobi nas na wizytówki. Chyba ciebie. My z nowym nie jesteśmy zrobieni ze szlachetnego papieru. Chłopaki, z tym nowym życiem to ja żartowałem. Chcę sobie siedzieć gdzieś w kącie, gdzie nikt nas nie znajdzie i snuć niesamowite historie. Dobra, sztuka kamuflażu. Że co? Kłaście plackiem na ziemi i udajemy plamy. Śmieci, no cokolwiek, byle wprowadzić w błąd przeciwnika. Gdzie ja to schowałam? Zawsze jak jest potrzebne, schowa się tak, że nie mogę tego nigdzie znaleźć. A to co? Skąd to tu swoją drogą? Nieźle komponują się te plamy. Muszę zrobić mural na podłodze. O, jesteś. No dobra, dokończę to, co już zaczęłam. A tym nowym pomysłem zajmę się potem. Było blisko. Bardzo twórcza ta dziewczyna. Ale nie chciałbym się jednak dowiedzieć, jakiego dzieła będę częścią. Nim wróci, musimy szybko się gdzieś przyczaić. Na kogo będziemy napadać? Na tę piękną blond artystkę? Nie musimy jej krzywdzić. Ogięło cię? Miałem na myśli ukryć się. Tam. Tam się schowamy. Słuchajcie, wpadłem na coś. Jak robiliśmy ten numer z kamuflażem. Oprócz tego, że stary miał charakterystyczny zapach, parę cięć i ślady rąk,
miał też kępki różnobarwnej włóczki. Takie frędzle? Zgadza się. Co to oznacza? Musimy to spokojnie przeanalizować. Pamiętacie słowa naszego intendenta? Superintendenta? Trudno, stary, wysprzątać do czysta. Polecenie to polecenie. Muszę, przychodzi właściciel kamienicy, zrozum to. Przechowywałem cię przez jakiś czas. Przyznaj, że spłaciłem swój dług. A ciekawe, co miał na myśli. Dług wdzięczności. Czyli stary wyświadczył mu przysługę, a on mu się odwdzięczał. To musiała być sprawa życia i śmierci. A co wiemy o superintendencie? Moja pani, opowiadając o nim swoim koleżankom, używała sformułowania ten obcy. Czyli emigrant. A co to znaczy? Że zaproszono go w gościnę albo sam się gościł. Jak sam się gościł, mógł popaść w tarapaty. Różnym ludziom to się może nie podobać. No wiecie, nikt nie wie, kto to i co się po nim można spodziewać. Ależ ludzie są nieufni. Wszędzie wietrzą podstęp. Mógł też być zbiegiem. Na przykład uciekał przed tymi, co go chcieli dopaść. I właśnie wtedy... Ja zaczynam rozumieć. I tu do akcji wkracza stary. Wiem, frędzle. Otóż to! Stary był maskałatem. Kim? Był odzieżą maskującą. Rozmywał wyraźną i charakterystyczną sylwetkę superintendenta na tle otoczenia. Ten wtapiał się w krajobraz i w ten sposób chronił go przed zdemaskowaniem. Dzięki temu superintendent mógł znaleźć się w naszej piwnicy bezpiecznie. Jak to wtapiał się w krajobraz? Na przykład wyobraź sobie las. Mam to! Las to drzewa, krzaki, frędzle. Teraz rozumiem. Upodabniał go do pnia drzewa i tyle go widzieli. Mógł też chronić go przed zimnem albo udawać głaz. Wyobraźcie sobie, nasz superintendent wyskakuje z pociągu w tunelu w trakcie pościgu, funkcjonariusze prawa chcą go złapać i tu, jak to powiedział nowy, do akcji wkracza nasz bohaterski stary. Przykrywa go i udają kamień. Ta jest wiele możliwości. Słyszeliście to? Czy tylko mnie w głowie się miesza? Chociaż ty piękniś, jak zwykle opowiadasz tak sugestywnie, że naprawdę przez chwilę słyszałem głos starego. Nie, ja też go słyszałem. Co jest grane? To jakiś żart? To prawda. On żyje gdzieś tutaj. To byłby nieprawdopodobny zbieg okoliczności. To karma. Stary, odezwij się, proszę. Tak bardzo tęskniliśmy. No, piękniś. Mów za siebie. Chociaż nie powiem, trochę mi ciebie brakowało. Tego utyskiwania, mruczenia i w ogóle twojego towarzystwa. Ja co prawda znałem cię od niedawna, ale też przywiązałem się do ciebie. To miłe. Wasze gdybanki, kim jestem, były przezabawne. Kim jesteś, stary? Teraz? Dziełem sztuki. Głos słyszymy, ale nie widać cię. Panowie, tak to się wam nie uda. Co za dziwne przyzwyczajenie patrzeć tylko pod nogi. W górze też są niezłe widoki. Kto ci to zrobił? Boli? Nie, absolutnie. Tylko trochę niewygodnie wisieć tak i... To jednak nudne zajęcie. To może cię uwolnimy. Wymięty, zorganizuj coś. No nie gap się tak, działaj! Daj popatrzeć. To bardzo ładna praca artystyczna. Kto ją zrobił? Wymięty, nie ma czasu, dziewczyna. Może w każdej chwili wrócić. Dobra, już dobra, zbieram się. A czym jest przymocowany do ramy? To jakieś pineski czy gwoździki. Trzeba zlokalizować jakieś obcęgi albo cążki. W ostateczności mogą być nożyczki. Chociaż nie lubię z nimi gadać. Zawsze mam wrażenie, że chcą mnie pociąć na drobne kawałeczki. Stary, a jak się uratowałeś? Tak jak wy. Przeniósł mnie wiatr.
chłopaki? To jest ta robótka, o której mówiłem. A jak oni się tu dostaną? Wszystko pod kontrolą. Widzisz? Ten ozdobny sznur zwisający z obrazu. Sięga prawie do ziemi. Łapka z wyciągaczem uchwycą się go. My rozbujamy obraz tak, by spadł na ziemię i resztę to już oni zrobią. Bardzo się potukłeś? Nie z takich wysokości się spadało. Dalej wyrwijcie te gwostki. Jakieś zardzewiałe te gwoździe. Przecież wiesz, że tu wszystko jest z odzysku. Dalej nie marudź, przeżyjemy. I podziela sztuki. Ideał sięgnął bruku. Dzięki, panowie. Nie ma za co. Trzeba sobie pomagać. Ma się rozumieć, łapka. Nigdy nie wiadomo, czy nie znajdziemy się też w potrzebie. Możecie na nas liczyć. Musimy się gdzieś ukryć. Znaleźć jakiś przytulny kąt. My znamy takie miejsce. Wcześniej już je znaleźliśmy. Tam jest sucho, z dobrym widokiem na cały hangar. Stary, to ta dziewczyna tak cię wrobiła w to płótno? Nie. Przychodzi tu grupa takich ciekawych świata staruszków i robią różne dziwne rzeczy. Rozwijają wyobraźnię i ćwiczą abstrakcyjne myślenie. Jakby na starość nie mieli wystarczającej ilości pomysłów. Wiem coś na ten temat. Że dzięki temu są roześmiani i potrafią żartować. Są bardzo sympatyczni. Opowiadają ciekawe historie. Historie swojego życia. Jestem zmęczony. Trochę się zdrzemnę. Stary, ty nie opowiedziałeś nam swojej historii. Przecież zrobiliście to za mnie. To która jest ta prawdziwa? Zależy, w co się wierzy. Życie ciemne strony ma, tra-la-la, tra-la-la, życie ciemne strony ma. Ulice, piwnice, zaułki, tunele, ulice, piwnice, zaułki, tunele. Wszędzie cienie, 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 wszędzie cienie, 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 wszędzie cienie. Cienie, cienie, wszędzie cienie, cienie, cienie. Tra-la-la, tra-la-la, ciemne strony życie ma. Tra-la-la, tra-la-la, ciemne strony życie ma. Oczy, uszy, ręce, usta. Ciemne strony ma, tra-la-la, tra-la-la.